Kanada tak spada na miejsce trzecie. No to może być tak, proszę Państwa, że pierwsze i drugie miejsce dla Japonii dzisiaj, jeżeli Ryo Kobayashi nie zmarnuje wielkiej szansy przed jego jaką staje, bo przecież po pierwszej serii miał nad Kraftem 6,1 punktu przewagi, nad Yukią Sato 14 punktów przewagi. Widzimy, że 125 metrów wystarcza mu do tego, aby odnieść zwycięstwo. Ryo Kobayashi w tym sezonie wygrał trzy konkursy, przepraszam, jest trzecim zawodnikiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na Okurajami się nie zdarzyło, żeby dwóch Japończyków stało na podium w zawodach Pucharu Świata jednocześnie. Na Miyanomori, na K90 w 87 roku było dwóch reprezentantów Japonii. Ale coś wygląda na to, że nie będzie dla niego podium, a Dawid będzie zdaje się na podium 10 raz z rzędu. Yukia Sato wygra dzisiejsze zawody, proszę Państwa. Drugi w karierze, w tym sezonie triumf Japończyka. Wejdźcie w linki, który podaję na czacie i na czycie. Pozdrawiam, a przypnę Wam serduszko. 110 metrów skacze Ryoyu Kobayashi. No to tutaj... Aby warunki wieczne. Miał takie... Troszkę lepsze od Kamila. 16 miejsce. Co znaczy, że Piotrek jest...